Dzisiaj gościmy w klubie Samuraj we Wrocławiu. Z nami Wiktor Wołkowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Wiktor, no odwiedziliśmy Cię dzisiaj, bo jedziesz na Puchar Świata, który jest rozgrywany przy okazji Mistrzostw Świata we Włoszech. Wielkie wyróżnienie chyba dla Ciebie. Bardzo wielkie. Bardzo dużo treningów trzeba włożyć pracy. Trzeba odstawić pewne rzeczy, przyjemności, żeby dopiąć wszystkich 5, nawet 6 treningów w tygodniu. Czyli na dziewczyny nie ma czasu? Nie. Słuchaj, to jest taki Twój pierwszy wyjazd zagraniczny? Tak, to będzie mój pierwszy wyjazd zagraniczny. Wcześniej to były na terenie Polski i nic poza tym. Co Ci się udało w Polsce osiągnąć? Trzecie miejsce w układach formalnych. Włochy, Sardynia, piękne miejsce. Byłeś już tam? Nie, nigdy w życiu. Pierwszy raz w życiu jadę do Włoch. To będzie wyjazd naprawdę... Bardzo się cieszę, że tam jadę, że mam taką wyróżnienie, że mogę tam pojechać z całą kadrą Samuraja. Ilu Was tam jedzie z Samuraja? Dokładnie z trenerami 12. No to jest mocna ekipa. Bardzo. Są naprawdę tutaj już najlepsi zawodnicy z Samuraja. To jest taka fajna część sportu, tego sportu i też innych sportów, że jak się osiąga sukcesy, to można pozwiedzać troszkę świat. Tak, to prawda. Oczywiście ja sądzę, że takie zawody, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, to jest bardzo duża nauka na tle taekwondo, bo takie jedne zawody mogą uczyć tyle co półtorej roku treningu. To na pewno zawodnicy z całego świata na najwyższym poziomie. Powiedz, jak trenerzy oceniają Twoje szanse? Mówią Ci coś na ten temat? Nic. Próbuję mnie przygotować jak najlepiej, żeby wszystko pokazać jak najlepszego siebie. No wiadomo, to jest Twój pierwszy taki duży turniej, także też może oczekiwania nie powinny być za duże. Nie oczekuję dużo. Ja liczę, że to będzie bardziej nauka, pierwsze przeżycie, pierwsze przełamanie na takich dużych zawodach i chcę po prostu wypaść jak najlepiej i pokazać siebie z jak najlepszej strony. Jak długo trenujesz już taekwondo? Teraz idzie 4. rok. Jakieś inne sporty były po drodze? Coś tam było, piłka nożna na początku, koszykówka, ale jednak taekwondo to jest to. Co takiego jest w taekwondo, że Cię przekonało? To są emocje, walka, co tutaj jest takiego, co Cię przyciąga? Tutaj jest taki sport inny niż te wszystkie. W piłce nożnej można tam pokopać piłkę czy coś, w koszykówce można porzucać kosze, a tutaj można porządnie się wyćwiczyć w walce, w układach, doszlifować wszystkie różne motoryki ręki czy coś takiego. Ogólnie bardzo Można poznać siebie bardziej. Tak. Można... Nie wiem tutaj. Można bardzo rozwinąć się poprzez sport. Naprawdę bardzo wspaniali ludzie w naszym klubie są. Trenerzy świetni. Bez nich na pewno nie byłoby takiego poziomu, jakiego ja mam teraz i innych zawodników w tym klubie. Porozmawiamy teraz o Tobie. Chodzisz do szkoły podstawowej jeszcze? Numer 44. Która klasa? 7. Wyglądasz już jak licealista. Dużo osób mi to mówi, że wygląda na 15 lat, ale to 13 lat na razie. To musisz chyba nam zdradzić, co jesz na śniadanie, że tak urosłeś. Płatki z mlekiem. Dobra, firmy nie podamy. Jak Ci nauka idzie? Bardzo dobrze. Ciężko pogodzić naukę i mistrzostwa, ale jednak da się to zrobić. Da się to zrobić przy odpowiednim wyważeniu tych wszystkich treningów i ustawieniu sobie całego grafiku tygodnia. Da się to zrobić. Jak często trenujecie? Od 4 treningów normalnie, po 5 treningów dodatkowo ja biorę. Dodatkowo coś jeszcze sam robisz? Biegasz, coś robisz ekstra? Bardziej to w domu na części rozciąganie, uderzanie w worek i kształtowanie swojej formy. Co jest Twoją najmocniejszą stroną w taekwondo? W jakich technikach czujesz się najlepiej? Uważam, że najlepiej czuję się w układach, ponieważ lepiej mi chyba idą niż walki. Interesujesz się jakimiś innymi sportami walki? Nie, jeszcze nie miałem do czynienia z żadnym innym, ale może chciałbym zobaczyć jeszcze kickboxing albo coś takiego. Od taekwondo do kickboxingu niedaleko. No, słyszałem, że jest u nas w klubie bardzo porządny kickboxing, inne różne sporty. Taniec nawet, może się kiedyś zapisać na taniec. No jest tutaj mistrz dwóch federacji. Teraz będzie walczył na Fenie, prawda? Dominik Zadora? Tak, to prawda. Poznałeś? Tak.
zamieniłem tam parsów, ale jeszcze jakoś tak bliżej nie. Czego ona mówi, żeby cię na tarczę wziął? Na pewno. Jeszcze jakieś ciekawe hobby masz? Masz jeszcze czas na coś, na cokolwiek poza nauką i sportem? Poza nauką i sportem to zawsze motoryzacja. Lubię sobie czytać o różnych rzeczach i fascynować się tym. Pewnie czekasz na prawo jazdy. Bardzo. A jeździć już umiesz? Umiem. To ciągnę, nie ciągnę dalej tematu, bo jeszcze się dowiemy czegoś za dużo. Na koniec pozdrowienia, no i sukcesów we Włoszech. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam rodziców, pozdrawiam trenerów, pozdrawiam wszystkich kolegów z klubu i z klasy.